To jest najważniejszy dzień w życiu żołnierza. Ci, którzy dzisiaj składają przysięgę na sztandar 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, oni w zasadzie zaczęli przygodę z wojskiem właśnie kilkanaście dni temu. I dzisiejszy dzień to jest otwarcie jak gdyby bramy do służby ojczyźnie już jako pełnoprawny żołnierz po złożeniu przysięgi wojskowej. Przeszli bardzo intensywne szkolenie wojskowe, gdzie poznali podstawy taktyki, topografii, łączności, zakończone tak zwaną pętlą taktyczną, gdzie wszystkie te specjalności, które musi żołnierz pozyskać, aby godnie służyć ojczyźnie, musiał posiąść. Po zdanym tym egzaminie dzisiaj składają przysięgę wojskową. By spełnić podstawowe warunki, by zostać żołnierzem czy Wojsk Obrony Terytorialnej, czy służby zawodowej z 5 rodzajów sił zbrojnych, należy mieć obywatelstwo polskie, pełnoletność, czyli ukończone 18 lat i przede wszystkim niekaralność. I to są trzy aspekty, które na samym starcie bierzemy pod uwagę. Dalej kandydat jest czy Wojskowe Centrum Rekrutacji, czy nasza brygada przygotowuje dokumentację odpowiednią, by ten kandydat mógł zostać żołnierzem. Zostaje zaproszony do Wojskowego Centrum Rekrutacji, w naszym przypadku Tomaszów Mazowiecki. Tam jest procedura przygotowania, czyli badania lekarskie, wszystkie skierowania i trafia do nas już jako poborowy na 16-dniowe szkolenie podstawowe. Jest duże zainteresowanie, przedział wiekowy jest różny, ale to nam nie przeszkadza, w niczym nas tutaj nie, że tam, tak powiem, nie ogranicza. Mamy duże zainteresowanie, 69, jak dobrze pamiętam, kandydatów dzisiaj przysięgających uczestniczy w przysiędze wojskowej w Radomsku. Kompania honorowa, maszerować! Uwaga Państwu, podnieść! Marsz, marsz!
dojrzały, składający przysięgę. Marsz! Trzy kroki na wprost. Marsz! Żołnierze składający przysięgę na sztandar. Do sztandaru marsz! Żołnierzami wyróżnionymi złożeniem przysięgi na sztandar zostali szeregowy Cezary Mechliński, szeregowy Tomasz Prusisz, szeregowy Jakub Wojtysiak, szeregowy Mateusz Stromecki. Do przysięgi! Żołnierze, powtarzajcie za mną słowa roty przysięgi wojskowym. Ja, żołnierz Wojska Polskiego! Ja, żołnierz Wojska Polskiego! Przysięgam! Przysięgam! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej! Bronić jej niepodległości i granic! Bronić jej niepodległości i granic! Stać na straży Konstytucji! Stać na straży Konstytucji! Strzec honoru żołnierza polskiego! Sztandaru wojskowego bronić! Za sprawę mojej ojczyzny! Potrzebnych krwi własnej ani życia nie szczędzić! Tak mi dopomóż Bóg! Dzisiaj jest niezwykły dzień, który już na zawsze wpisze się w historię naszej jednostki oraz naszych rodzin. Dziś ślubowaliśmy wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, organizacji ważnej dla naszej ojczyzny. To moment, w którym stajemy się częścią czegoś większego, czegoś, co przekracza nasze indywidualne ambicje czy zainteresowania. To akt poświęcenia się naszej ojczyźnie i jej obywatelom, a także naszym rodzinom, dzieciom, przyjaciołom. Wojsko Obrony Terytorialnej ma szczególne znaczenie dla systemu obronnego naszego kraju. Jesteśmy pierwszą linią obrony, gotowi stawić czoła wszelkim zagrożeniom, które mogą nas dotknąć. Pamiętać będziemy już zawsze, że od naszej determinacji, poświęcenia i oddania zależeć będzie bezpieczeństwo naszych rodzin, naszych przyjaciół oraz tych wszystkich, którzy tu dzisiaj patrzą na nas z dumą. Nie ma większego honoru niż służyć swojej ojczyźnie, bronić swojego kraju. Przez całe nasze życie byliśmy świadkami bohaterskich czynów innych żołnierzy, którzy brali na swoje barki odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Dziś przysięgamy stać się częścią tej dumnej tradycji, dziedzictwa oddanych w służbie poległych żołnierzy, którzy poświęcili swe życie dla dobra naszego kraju. Najważniejszą wartością, jaką możemy wnieść wraz ze złożoną przysięgą, jest nasze oddanie i lojalność. Chcemy być również wzorem i pewnym oparciem dla naszych kolegów i koleżanek służących obok nas. Życia los, nas, los, nas, los.
Wojskowych.